co, jesteśmy gotowi? Bardzo ładnie, wszystko jest okej. Fam? To jest ten charakterystyczny klap, który oznacza, że kolejny odcinek Ani Słowa Futbolu przed nami. Dawid Kownacki jest razem z nami, cześć. Witam, witam. Przepraszamy, bo jest różnica w zdjęciach, dlatego że nagrywaliśmy tutaj uroki tego miasta, kiedy było jasno, ale w Niemczech trenuje się bardzo długo, także przyjechałeś kilka godzin później. Dawid, jak ci się tutaj w ogóle żyje w Bremie? Życie jest spokojne, na pewno zupełnie inne niż w Düsseldorfie, jeśli miałbym porównać, ale miasto jest bardzo spokojne, zielone przede wszystkim, także jest gdzie spędzić wolny czas, jest gdzie odpocząć, dużo spokoju, ale przy tym też całe miasto żyje piłką, więc można powiedzieć skrajność i skrajność. Ja wiem, że Werder nie gra w europejskich pucharach, więc zawodnik, który nie uczestniczy jakby w tym cyklu, że gracie niedziela, środa, nie wiem, sobota, wtorek czy niedziela, czwartek, tego czasu jest zdecydowanie więcej. I teraz jak ty go spędzasz? Ja wiem, że kiedy się ma dziecko, to ten czas poświęcony jest głównie pociesze, a nie gdzieś zwiedzaniu, ale na co ma piłkarz zawodowy czas jeszcze za granicą, poza treningami, zajmowaniem się rodziną? Myślę, że na wiele rzeczy, ale tak naprawdę już od paru lat gdzieś tam moje myślenie o sobie już zeszło na bok. Ja gdzieś tam swój czas taki typowo dla siebie bardziej po sezonie poświęcam, kiedy mogę pojechać na swój ukochany żużel, czy spędzić czas z przyjaciółmi. Do Gorzowa, tak? Do Gorzowa, do różnych miast. Mam wielu kolegów, którzy jeżdżą w różnych miastach, także można powiedzieć, że na żużel potrafię pojechać po całej Polsce. Ale to jest liga tylko, czy na Grand Prix też jeździsz? Jeśli było w Polsce, tak się zdarzyło, że akurat byłem w Polsce, to również byłem. Ale to mówię, to po sezonie, a tutaj no, jestem z rodziną, jesteśmy tak naprawdę sami i można powiedzieć, mamy swój taki cykl dzienny. Córka chodzi już do przedszkola niemieckiego, synek też od nowego roku już też pójdzie do przedszkola, żeby oswajać się z innymi dziećmi, uczyć się też języka, bo wiadomo, że dla takich dzieci najłatwiej jest się nauczyć języka. No, oczywiście no, jakieś spacery, różne tego typu rzeczy, zabawy z dziećmi, no ale ten wolny czas, no można powiedzieć, w 95% poświęcają dzieci. Piłkarze lubią się dobrze ubrać, chodzić do drogich sklepów, więc spodziewam się, że ty, jeżeli jeździsz po ciuchy, to raczej do Hamburga, tak? Bo tam jest taka ta ulica, gdzie więcej jest tych różnych sklepów znanych marek. Czy już wyrosłeś z tego? Nie, szczerze mówiąc, od kiedy tutaj jestem w Bremie, ani razu jeszcze nie byłem gdzieś tam na zakupach. Z moją narzeczoną gdzieś tam też chyba jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wygody i bardzo dużo rzeczy zamawiamy. I to też dzieci nas tego nauczyły, bo często łatwiej jest po prostu zamówić coś ze strony internetowej do domu, bo z dziećmi gdzieś tam ciężko pojechać, żeby minimum te 3-4 godziny gdzieś tam spędzić i na takich zakupach. Także większość takich zakupów robimy przez internet, ale no, od momentu, kiedy jestem tutaj, to nie miałem takiej potrzeby. Byłem w Düsseldorfie, miałem tam zdecydowanie większą możliwość, więc można powiedzieć, że tam też był czas na zakupy. Dobra, zmieniamy plan. Chcesz się obrócić, to klapsik, tak? Nie wiem, czy wiesz, ja się w ogóle zorientowałem dopiero będąc tutaj, widząc wielu muzyków. Nie wiem, dlaczego był kobziarz, bo nie jesteśmy w Szkocji. Natomiast
kiedy się uczyłem niemieckiego, była taka bajka Stadtmusikanten i to pochodzi stąd. Także tutaj dużo pomników, takich różnych historii związanych właśnie z tym faktem, ale pewnie kiedy dzieci będą starsze, to pewnie tę bajkę będą musiały przeczytać, chociaż kiedyś za moich czasów to były książeczki, teraz pewnie wszystko w internecie się dzieje. Zależy, czy nie? Zależy myślę od rodziców. Na przykład no my mamy też taki rytuał, na przykład z moją córką, która ma już ponad 4 lata, zawsze przed spaniem, każdy wieczór musi być przeczytana książeczka, bajka jakaś czytana. Także taki rytuał, bez tego spać nie pójdzie. Także myślę, że wiadomo, czasy się zmieniają, są tablety, internety i tego typu rzeczy, ale myślę, że gdzieś tam z dziećmi często trzeba zachować taki umiar, żeby nie miały nic też od samego początku samych, żeby doceniały później to, co zdobędą, a też takie rzeczy jak bajki, myślę, że są fajne i utwierdzają też, rozwijają te dzieci. Mając gdzieś tam 26 lat teraz, czuję się naprawdę gdzieś tam doświadczony życiowo, mam 2 dzieci, także życie biegnie dalej, a my jako ludzie, jako ja, jako piłkarz również, jako człowiek przede wszystkim, bo myślę, że w tym każdy wykonuje jakiś zawód, wiadomo, że my jako piłkarze jesteśmy bardzo podatni na... Jesteśmy bardziej rozpoznawalni niż niektóre inne osoby, ale przede wszystkim jesteśmy też ludźmi. I myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby pamiętać też o tym, że nasze życie też całe nie kręci się tylko wokół piłki, ale mamy też jakieś swoje problemy, mamy swoje różne rzeczy, które mogą wpływać na nas, ale najważniejsze, że na końcu być człowiekiem i z tego być rozliczany, bo to jest chyba najważniejsze. Czy to nie jest piękna puenta, Robert, tego odcinka? Tak mi się wydaje. Ani słowa o futbolu, chociaż jak zawsze o piłce coś było. Dawid Kownacki, bardzo dziękuję.